Dobra, strojenie gitarki za pomocą flażoletów naturalnych na piątym i siódmym progu na gitarce elektrycznej na przesterze. Tu ten ostatni element, ten przester, jest dosyć istotny, ponieważ dzięki niemu fajnie wyczuwamy współpracowanie tych dźwięków dwóch różnych strun. Uważajcie. Tu wam zagram flażolet naturalny. To pamiętacie na pewno z poprzednich lekcji, jak to wyglądał. Lekko dociskamy palec. Dotykamy palcem strunę na piątym progu. Tutaj ja mam 7 strun, więc tej najgrubszej nie bierzcie pod uwagę. Stroję po prostu, to jest struna E u was najgrubsza. Na piątym progu. Tutaj z kolei struna cieńsza, struna A, czyli piąta licząc od najcieńszej, na siódmym progu ma brzmieć tak samo. Jak struna szósta na piątym, czyli najgrubsza na piątym, cieńsza na siódmym. Posłuchajcie, jak one współbrzmią równocześnie. Dostroiłem z powrotem, słyszeliście? Teraz zagrałem obie te struny na flażoletem i słyszeliście, był jakby jeden dźwięk. Po prostu one się na tyle zlewały, że po prostu ta fala, ten dźwięk, nie były ona, że każda sobie jakoś sobie faluje, tylko one wspólnie, można było powiedzieć, płyną. Tu jest ważny ten sustain, czyli to wybrzmiewanie dźwięku. Tam przy tym nie udało mi się pokazać. Spróbuję jeszcze raz rozstroić i nastroić. Słuchajcie, jak jest rozstrojona. Jak poluzuję tutaj kluczem, to zobaczycie, że jest rozstrojona. Uwaga. Słyszycie, jest takie drganie. Bo jedna struna, którą zagram, ona brzmi ok, no brzmi troszkę niżej, bo teraz słyszeliśmy prawidłowo nastrojoną, jednak teraz jak samo zagram, to brzmi po prostu, faluje normalnie. Teraz dostrajam. Nastrojone. Niemal identycznie. Jeszcze raz spróbuję troszeczkę, albo zobaczymy cieńsze. Struna piąta, czyli struna A na piątym progu, a struna czwarta D na siódmym. Słyszycie, jak stuka? Aż po prostu z głośnika dochodziło. Po prostu one jakby... No to co już wcześniej mówiłem, te fale się nie nachodzą w różne miejsca, czasami się stykają, czasem nie. Spróbuję teraz dostroić na jednym jakby sustainie, prawda? Bo tu uderzamy strunę, ona sobie wybrzmiewa i w tym momencie wybrzmiewania musimy ją dostroić. Jak ona wygasa, to już nam nic z tego nie wyjdzie. Zobaczymy strunę tak, strunę D na piątym progu i strunę G trzecią na siódmym. Jest ok. Słyszycie, piski są coraz wyższe, coraz wyższą mają częstotliwość, więc czasem troszeczkę trudno je uchwycić to falowanie. Ponieważ im struna cieńsza,
tym częstotliwość jest wyższa. Czyli częstotliwość, czyli to jest to falowanie. Dźwięk to fala. Także częstotliwość drgania jest wyższa. Zobaczcie sobie, spróbuję ją rozstroić i nastroić. Rozstroiło się. Jeszcze raz. Brzmi ok. Tutaj jeśli chodzi o strunę drugą i strunę trzecią, to musimy sobie już stroić według sposobu strojenia gitary klasycznej, czyli po prostu. Nie flażolet, tylko normalne uderzenie. Teraz uwaga, najcieńsze struny. Teraz posłuchajcie sobie, jak tutaj z tym jest zabawa. Specjalnie pokazuję każde po kolei, ponieważ każde z tych współbrzmień troszeczkę są inne, więc możliwe, że wam na przykład łatwo będzie nastroić najgrubsze, ale już cienkie troszeczkę gorzej, ponieważ coś tam nie będzie się zgadzało. Lub nie będziecie myśleli, że może to nie jest ten dźwięk, który powinien być. Dobra, uwaga, zamiast pierniczyć to. Rozstroiłem. Słyszycie, tutaj drganie jest na tyle szybkie są drgania, że można powiedzieć wręcz ciężko uchwycić ten moment. One dosyć szybko wygasają, ponieważ są cienkie i drganie są bardzo szybkie. Bardzo szybkie są. Słyszycie, jest jeden dźwięk. Spróbuję jeszcze rozstroić tą najcieńszą. Rzesz. Jednostajny pisk. No, także tutaj jeszcze jedna tylko uwaga, że jeśli wydobywamy flażolety, to musimy zrobić tak, żeby tylko te dwie struny zaczęły drgać, ponieważ jak wiecie, jeśli uderzymy pustą strunę, na przykład pustą strunę, u was szóstą najgrubszą. Ją i słychać było inne struny, więc w tym strojeniu na flażolety, jeśli zaczną się wzbudzać inne struny, to nasza zabawa troszeczkę będzie utrudniona. Więc trzeba zrobić tak, żeby wydobyć dźwięki, czyli tutaj za pomocą palm muting, też na osobnym filmiku jest pokazane, jak to robić, czyli tłumienie nadgarstkiem, tłumić sobie tym palm mutingiem inne struny. Ja dodatkowo tłumię tak, że jeszcze dotykam tym palcem. Jeśli najgrubsze struny mają brzmieć, to sobie tym palcem pozostałe cztery uciszam, że tak można powiedzieć. A kciukiem akurat uciszam tą siódmą strunę. Jeszcze raz zobaczymy najgrubsze struny. Narazisko.